Cześć przy wtorku. 9 rano. Chłodno. Chłodno dzisiaj, drodzy widzowie. Ja jestem w bluzie, póki nie zacznę kopać i nie rozgrzeję się, to muszę się trochę posiłkować bluzą. 18,5 stopnia, ale wilgoć duża. No i jest chłodno. Co dzisiaj? Ano dzisiaj, drodzy widzowie, taki plan wywalenia tych rur. Muszę te wszystkie rury na całej długości wywalić, ocenić, co się przyda, co się nie przyda i na tej podstawie sobie zamówię nowe. Ale zanim to nastąpi, to na dobry rozruch kaweczka, duży chłop, duży kubek, duży but, jakoś to tak mówią, nie? No, więc kaweczka i poranne obrządki. Dzisiaj troszeczkę opóźnione, ale przez to, że ta pogoda, nie wiem, jakiś taki osłabiony chodzę. No i ta ilość pracy mnie też po prostu przeraża, więc dlatego wszystko dzisiaj wolniej. Ale wszystko czeka, popatrzcie, gołąbki wszystkie na dole czekają na jedzonko, zaraz im damy. Bunia z Ewelinką beczą. Co tam, dziewczyny? Już do was idę. Już. Widzów tylko zainstaluję. Poczekaj, Bunia, poczekaj, nie denerwuj się. Nie ulegaj emocjom. Spokojnie. Bez pośpiechu. O, tak was zainstalujemy. Dzisiaj wietrznie, ale nie powinno chyba to przeszkadzać. Już idę, już! Nie krzyczcie na mnie, że z tej strony siano daję, a nie do paśnika. Ale chciałem wam to ładnie pokazać, więc proszę, dziewczyny, tutaj zajadamy. Ładnie, nie bać się. Tu wam nikt krzywdy nie robi. Ale gruszki wam się, widzę, przejadły. Wcześniej to wszystkie gruszki wyjadały, a teraz taka ilość ich leci z tego drzewa, że nie są w stanie przejeść. Jeszcze jedna garstka i reszta na później. Proszę. Dobra, jedne zwierzaki z głowy. Jedne zwierzaki z głowy. To łyk kawki. No, im dłużej o tym myślę, o tej robocie, tym bardziej mnie głowa boli. Chyba. Też tak macie? Jak macie dużo roboty i wiecie, że jest dużo jej, najgorzej się zabrać, nie? Jak się człowiek zabierze, to już potem idzie, ale te pierwsze minutki, żeby rozpocząć, to jest ciężko. Dobrze. Lecimy dalej. Lecimy dalej, bo zwierzaki głodne i one nie są wyrozumiałe. Tu pisklaczki. Wchodzą te dziady małe do perliczek i do bażantów, a potem nie mogą wyjść i piszczą za mamą. Poodsłaniamy ich. Ja ich na noc tak zasłaniam, żeby tu ich nic nie dorwało. Żeby się miały gdzie schować. Ale teraz ich odsłonimy. O, trzeba będzie miejsce zmienić, bo już troszkę się tutaj zabłociło. Za chwilę będziemy przestawiać w inne miejsce. No dobrze. A, jedzonko. Na nowym miejscu, od razu atak na zieleninę w ich wykonaniu.
Wstawimy was tutaj, żebyście widzieli. A! Nie lecimy nigdzie, drodzy widzowie. Gdzie lecicie? Dobra, widać je, widać je. Sypiemy im tu jedzonko. I niech sobie tutaj urzędują. Woda jest, jedzenie jest, świeża trawka jest. Tam są takie delikatne szpary, ale one wyjść nie powinny. Jedynie co to mnie martwi, czy tu koty ich nie dostaną, ale myślę, że nie, bo do tej pory wszelkie przejawy zainteresowania kotów tą klatką były studzone wiadrem zimnej wody, więc wierzcie lub nie, ale wiadro zimnej wody bardzo mocno uczy koty. Z daleka się trzymają. Jedno wiadro na głowę i już wie, że tutaj nie wolno podchodzić. O, to bażanciki złote. Jeden sobie już tutaj zajada. Dwa, cztery, sześć, dwa, cztery. Dobrze, 10 sztuk jest wszystko. Zostawiamy, ale z racji tego, że pogoda jest taka niepewna, to na górę damy im tą sklejkę. Zawsze to coś ochroni przed deszczem. One są jeszcze tutaj. No, myślę, że jeszcze z 2 tygodnie. I później perliczki pójdą na duży wybieg. Perliczki na duży wybieg, a bażanty do wolier. O. Ja już rozgrzany. Nie wiem, czy to wasza obecność, czy ta kawa, ale jakby nie patrzeć, działa. Słuchajcie, muszę wam coś wyjaśnić. Jestem wam winny pewne wyjaśnienia. Otóż pracowałem nad pewnym tajnym projektem i teraz chciałbym go wam zaprezentować. Tylko poczekajcie, podejdziemy tu bliżej. Tylko tak wolno, żeby tutaj nie straszyć dziewczyn. No więc, w momencie, kiedy zakupiłem owce, dostałem taki bardzo ładny komentarz. Chyba pan Michał G. mi taki ładny sprzedał. I stwierdziłem, że ekstra, to będzie motto hodowli owiec, tej hodowli tutaj. Zerknijcie. Kto ma owce, ten ma co chce. Pod takim mottem będziemy tutaj hodować owieczki. Teraz przyglądnijcie się, dlatego mi to chwilę zeszło, bo deska ładnie bejcowana, żeby uwydatnić słoje. Dębowa deseczka. Ładnie musiałem wszystkie napisy zrobić. Chwilę to trwało, powiem wam. To nie tak jak na komputerze, że coś nie pasuje, podnosimy napis, opuszczamy, pochylamy tego. Tutaj wszystko trzeba było rozmierzyć. Więc tak to wygląda. Myślę, że nie jest źle. Oczywiście dużo lepiej będzie, jak już zabuduję to wszystko fajnie, ale myślę, że już nie jest źle. Jeszcze się zastanawiam, czy to przęsełko tutaj zostanie, wiecie? Zastanawiam się, czy go nie usunąć. I dzięki temu zyskałbym tu jedno przęsło, a tutaj mam drugie przęsło. I nie wiem, czy nie przesunąć ich tam i dobudować po prostu jeszcze ten zakątek tutaj dla owiec. Tak do prosta, jak jest tam płot, nie? Tam i tam bym musiał dobudować. To jeszcze się zastanawiam. Natomiast, no, projekt już nie jest tajny. Dajcie znać w komentarzach, czy pod takim hasłem możemy tutaj działać, czy nie? Czy hasło pasuje do tej hodowli? Wydaje mi się, że tak, ale może się komuś nie podoba. Dajcie znać, czekam na wasze opinie, jestem bardzo ciekaw, czy mój projekt wam się spodobał. Muszę jeszcze te gałęzie troszeczkę tam obciąć, tak żeby ładniej to wyglądało. Ale hasło, powiem wam, mi się bardzo podoba. Mi się bardzo podoba, takie daje do myślenia. No, dobrze. To już wam zdradziłem mój tajny projekt. Już niewiele tajemnic mi zostało przed wami, ale zawsze coś się jeszcze znajdzie. Coś się jeszcze znajdzie. No, musimy tą gruszkę podciąć trochę, żeby ten napis był lepiej widoczny. Tak. Tak, tak, tak. Z tym dachem też muszę zdążyć, kurczę, zanim owieczki się wykocą, tak żeby tam maluszki miały... żeby maluszki miały ładne zadaszenie. Teraz na urlopie będę chciał to zrobić, czyli trzymajcie mnie za słowo i jak nie zdążę, to pizgajcie w komentarzach. Do 21 muszę ten dach zrobić.
jak mnie będziecie motywować, to będę miał większą motywację, żeby się za to wziąć. Oczywiście jeszcze muszę zwalczyć to, co teraz robię, ale całą kamerę sobie, kurczę, wytłuściłem tym pokostem, bo deska nie była super wyschnięta. Dobra, niech pomyślę. Woda dla kur, tego jeszcze nie dałem. Pogoda się ładna zrobiła, ale stwierdziłem, że nie będę czekał na wasze poganiania i wziąłem się za owczarnię. Nie chciało mi się za te rury brać z rana, bo było takie wilgotno i do tych okopów mi się nie chciało tam wskakiwać. Więc wziąłem się za dach. Już wam, drodzy widzowie, pokazuję, tylko spokojnie. Niech sobie owieczki pójdą. Widzicie, one są wariatki, jak ja jestem na wybiegu. Jak mnie nie ma na wybiegu, to są fajne. Nie wiem. Tak to teraz wygląda. Tak to wygląda. Zrobiłem tutaj, wypuściłem daszek. Może tak z tej strony, może to będzie dobrze wyglądać. O, daszek jest tyle wypuszczony. Na to przyjdzie blacha i wystarczy. Nie będę robił żadnych poprzecznych krokiewek ani nic takiego. Spokojnie powinno wystarczyć. To nie jest jakaś wielka powierzchnia. Czekajcie, ile tam było? 335 na 320. Takiej wielkości będzie zadaszenie. Takiej wielkości blachę już zamówiłem. Więc jak tylko przyjdzie, to montuję blachę. I odfajkowany temat, który mi zalegał. Tak więc już nie musicie mnie pizgać w komentarzach. No chyba, że nie do 21 blachy nie zamontuję, no to wtedy tak. O. No, wariaty. Tak to przychodzi z ręki je, a tak to ścianę chcę wybić. Masz tutaj kukurydzy i nie świruj. Strasznie kukurydzę lubią. Chodź. Ej, bunia, proszę. Nie widziałaś? Chodź. No chodź tutaj, mam dla ciebie coś. Masz. Nie chcesz? Dobra. Lecimy stąd. Teraz jest słoneczko. Bierzemy się za te rurki. Ach, nie chce mi się tego robić. Nie chce mi się, kurczę, tego robić. To jest najgorsza rzecz, jak się czegoś nie chce. Patrzcie. Jakiego gagatka tutaj mam dzisiaj. Myślę, co tu się tak na drzewie tłucze? A tu wiewióreczka. A tam jest... Nie bój się, maleńka. Nic ci tu nie grozi. Ale miło cię widzieć. Takiego jeszcze nie miałem zwierzaka u siebie. Arka Macieja się robi powoli. No i skok. Czy remchę zajadasz? Chyba nie. I pyk na gruszkę. Taka cwaniara. Bunia, co taka zdziwiona? W myśl hasła, kto ma owce, ten ma co chce. Więc mam wiewiórkę. A co?